A drugie świadectwo to, jak wiecie, byłam w ciąży i urodziłam 2 miesiące temu. Już jest 3. miesiąc, kiedy Bruno jest na świecie. I jak byłam w 9. tygodniu ciąży, to dostałam bardzo mocnych bóli i zaczęłam krwawić dość intensywnie. I pamiętam, jak leżałam na łóżku i poczułam, że coś ze mnie leci, to pomyślałam sobie, Boże, o nie, i zaczęłam biec do łazienki. I to był straszny widok, bo długo stałam w wieży o to dziecko. I pamiętam, ile razy wykonywałam test i patrzyłam, że jest negatywny. I nawet jak ogłaszałam sobie, że Sara zaszła w ciążę w wieku 90 lat, pomyślałam sobie, o nie, Boże, ja tak długo nie mogę czekać. I od razu pojawił się taki filmik na YouTubie, w którym Tomek Zaryżała opowiadał jakieś świadectwo i coś o poronieniu. I pomyślałam sobie, nie, nie, ja tego słuchać nie będę. I jak tak siedziałam na toalecie i patrzyłam, jak leci krew, to przypomniały mi się słowa z książki Andrew Womacka, w której opisywał, jak jechał wskrzesić swojego syna. I nie pozwolił, żeby nawet myśl mu przeszła przez głowę, że on umarł. Nie, Boże, on nie umarł, on tylko śpi, a ja jadę go obudzić. I pojechaliśmy do jednego szpitala i siedzieliśmy tam 1,5 godziny po zarejestrowaniu już. Cały czas leciała mi krew i powtarzałam sobie tylko w głowie jedną rzecz, że on nie umrze. I pamiętam, jak zaczęłam uwielbiać Boga, Jego wielkość i chwałę, wiecie, jak obłąkana. I siedział koło mnie mąż, chciał mnie przytulić, a ja się odsunęłam, bo wystarczyłby jeden drobny gest, abym pękła. I tam siedziała jeszcze jedna para, mąż z żoną. I ten mąż podszedł do mnie i powiedział, jedźcie stąd, bo was tu dzisiaj nie przyjmą. I pomyślałam sobie, to Duch Święty, idziemy stąd. Pojechaliśmy stamtąd do kolejnego szpitala. Tam nie było oddziału ginekologicznego. I pojechaliśmy do 3. szpitala, już była jakaś 12 w nocy. I okazało się, że jest remont oddziału ginekologicznego. Ale Robert pobiegł na górę i ściągnął jakąś lekarkę. Potem zszedł po mnie i mnie zaprowadził do jakiegoś ciemnego pomieszczenia. I tam była taka starsza pani pielęgniarka, która jak usłyszała objawy, to machnęła ręką, bo stwierdziła, że już jest po fakcie. Pani doktor zaczęła mnie badać i robiła mi zewnętrzne USG i powiedziała, że nie widzi płodu. Ja tylko sobie w głowie cały czas powtarzałam, że on nie umrze. Jak zobaczyła, jak się zachowuje, to zaczęła się mnie pytać, czy wszystko ze mną w porządku. Po czym zrobiła mi drugie USG i powiedziała, że jest synek, że jest płód i że mam tylko 50% na to, żeby go donosić. Na co powiedziałam, że nie 50, ale 100. I wiedziałam, że jak wyjdę stamtąd, to nie mogę płakać, bo jak mnie Robert by zobaczył, to już sam płakał wcześniej. I pojechaliśmy do domu, kazali mi leżeć przez tydzień, przez miesiąc, przepraszam. Po czym zmieniłam lekarza. Wiecie, że donosiłam poród. Ale na sali porodowej była kolejna akcja, bo przestało mu bić serce. I wtedy powtarzałam sobie, że nie umrze, ale będzie żył. I głosić będzie dzieła Pana. Zanim usłyszeli tętno, powiedziałam, że mu serce bije na głos. I zaczęło bić mu serce. 1,5 godziny jeszcze go nie mogli wyciągnąć. I zaczęły się robić zielone wody płodowe, więc szybko mnie wzięli na cesarkę. I okazało się, że ma bardzo grubą, krótką pępowinę, 2 razy owiniętą wokół szyi. Ale jak go wyjęli, to powiedzieli, że ma 10 na 10. I pomyślałam sobie, Boże, nieważne ile ja bym razy się potknęła i schrzaniła, to Ty w ogóle go ochraniasz. Wiecie, bo był we mnie lęk od samego początku o to dziecko. Miałam swoje lata, prowadziłam intensywne życie. I ten lęk był. Natomiast chcę dzisiaj oddać tym Bogu chwałę, bo mam pięknego synka, mamy pięknego synka i
to doświadczenie było trudne, ale jedyne, co cię uratuje, to proste słowo, które będziesz pamiętał z Pisma Świętego. Amen.